Siemano Majkani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku i nie uwierzycie, co się stało. Ktoś nie dochował tajemnicy. No i niestety, zapowiedź nowego sezonu w grze Fortnite została zlikowana oficjalnie do internetu. I dzisiaj sobie zobaczymy, jakie nowe zmiany zostaną dodane wraz z nową, jutrzejszą aktualizacją. Jeżeli się nie możecie doczekać nowej aktualizacji tak samo jak ja, strzelcie łapeczkę w górę. A jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Na samym początku obejrzymy cały 1,5-minutowy zwiastun, a później sobie go dokładnie przeanalizujemy. Ja jeszcze go nie oglądałem, więc zobaczmy, o co tutaj chodzi. Let's go! Na samym początku widzimy, że będzie oczywiście nowa mapa. I na nowej mapie, moi drodzy państwo, jedzie pociąg. I co my tutaj mamy? Schodzimy do metra. Co to będą, żółwie ninja? Jest Jonesy z jakąś kobitą. Nie wiem, kim jest ta kobita. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu, kim ona jest. Mamy naklejkę banana nana i... mamy twojego banana! No i oczywiście mina Jonesiego mówi sama za siebie, że jest wkurzony. Mamy nowe bronie i te nowe bronie są jakby modyfikowane, bo były do nich różne części dodane. Nowy sezon pierwszy rozdziału 5 nazywa się Underground, czyli podziemie. Wow! Są nowe budynki. Jest nowy tryb, który nazywa się złap pociąg. O kurcze! Mamy nową tarczę, nową broń. Przestawiamy modyfikację broni, dokładnie tak, więc będziemy prawdopodobnie mogli te bronie w różne sposoby modyfikować. Nowe formy ruchu i rozgrywki, wow! Czy ona się złapała ścianę, czy mi się wydaje? Lamborghini! Kolaboracja z Ferrari już była. I teraz widzimy, że będzie kolaboracja z Lamborghini. Piękna sprawa. Mamy też tutaj możliwość picia kevlara podczas poruszania się. Wow! Wygląda to mocno, mamy tutaj jeszcze chłopa. Peter Griffin! Tak jest! Peter Griffin z Family Guy'a dołącza oficjalnie do Fortnite. Było to likowane już nieraz. Powiem wam tak, po obejrzeniu tego zwiastuna jestem podjarany nowym sezonem. A myślałem, że nie będzie to kozacki sezon, a jednak się myliłem. Dobra, przelećmy to jeszcze na początku, powolutku. Zobaczmy, o co chodzi. Nowa mapa. Czy jesteśmy w stanie określić mniej więcej, czy jest to stara mapa i tylko dodana nowa miejscówka? Zobaczmy. Tutaj mamy jakby takie pole, na którym coś jest uprawiane i wokół tego pola stoi jakaś piękna willa. I zobaczcie, w lewym górnym rogu, tutaj nade mną, jest też jakiś zameczek koloru złotego i prawdopodobnie może to być nowa agencja. Tak mi się wydaje, że to może być coś takiego. Lecimy dalej. Mamy pociąg. I teraz jestem bardzo ciekawy, o co chodzi z tym pociągiem. Czy ten pociąg po prostu będzie jeździł sobie randomowym czasie po mapie i my, lądując na nim, będziemy zdobywali na przykład lepsze bronie. Będą tam NPC-ty, które musimy pokonać, a następnie będziemy mogli dzięki temu zdobywać nowe bronie. Zobaczmy teraz, co się tutaj dzieje. Jak widzimy, mamy u góry pierwszą broń. Ta u góry broń mi się wydaje, że jest to jakiś karabin albo jakaś szybka pompa. Nie, to jaka, raczej jest jakaś AR-ka. Na dole mamy Alaskara, czyli możemy tak, dodać sobie lunetę. Luneta, która będzie świeciła laserem w przeciwnika i to będzie nasz celownik. Mamy też tłumik, który z pewnością zmniejszy drganie naszej broni. Mamy też dodatkowy, zwiększony, lepszy magazynek. I jest jeszcze jedna część. Nie wiem, czy może być ta część, ale prawdopodobnie może to być jakaś noktowizja, więc może będziemy dzięki temu widzieli przez ściany, przez krzaki. No jestem mega ciekawy, jak Epic Games to rozwiąże. Lecimy dalej. No i tutaj jest ten skar, coś takiego jak skar. U góry jest luneta i dodatkowy magazynek. Dobra. I tutaj mamy PM-a, który też ma dodatkowy kolimator do założenia, tłumik, rączkę, która prawdopodobnie zmniejszy drgania podczas strzału, no i dodatkowy magazynek. Fajne. Jeżeli będzie można założyć do PM-a lunetę i strzelać takim kozackim laserem i ta broń w ogóle nie będzie drgała, to będzie mega OP broń. I teraz jest kwestia taka, jak Fortnite to rozwiąże? Czy te modyfikacje będziemy sobie mogli zdobywać po prostu dropiąc je ze skrzynki i ewentualnie jak taki item podniesiemy, wyrzucimy go naszemu ziomkowi, bo akurat on gra PM-em i mu do tego PM-a pasuje ta część, dzięki czemu będzie miał lepszą broń? Czy po prostu będziemy mieli takie urządzenie jak kiedyś, że podchodzimy, dajemy pompę na przykład koloru zielonego, dajemy upgrade, jeżeli zbierzemy odpowiednie surowce i ona nam się na przykład podniesie na kolor niebieski. Jestem mega ciekawy. Fajnie, że Jones powrócił. Mega się jaram. Underground też spoko tytuł. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj samochód, który wygląda jak Mustang. To jest chyba Mustang GT, tak mi się wydaje. I oczywiście też są motory, więc to jest mega fajne, że motory zostają w gierce. Lecimy dalej, tutaj mamy, wow, jakby jakąś taką świątynię. To jest świątynia rybki, to jest Posejdon w ogóle. Zobaczcie, to jest paluch rybny napakowany w takiej szacie, co nie? Jakiegoś boga.
Mamy tutaj tą willę. To jest ta złota willa, która była prawdopodobnie na górce. Jest ona cała wyłożona złotem i w środku, zobaczcie, w prawym dolnym rogu porusza się tam NPC, który chyba ma pasek życia nad sobą. Tak mi się wydaje. I może to być nawiązanie do starej agencji Midasa, że w środku będzie boss, ale będzie on też strzeżony przez różnych NPC-tów i prawdopodobnie też tu będzie safe, który będziemy mogli obrabować i zgarnąć złote itemy. Mega się jaram. Lecimy dalej. O, poczekajcie, poczekajcie, jak tu się szybko wszystko dzieje. Możemy przeczytać, co to jest za agencja. Grand Kalender. Nie potrafię przeczytać, co jest napisane tutaj. Tutaj nade mną. Nie potrafię tego słowa przeczytać, bo jest słaba jakość filmu. Ale widziałem, że przeleciały dwie fury. Zaraz zobaczymy, jakie to są furki. O, stop znowu. Widzimy, że możemy dodawać nitro w samochodzie, bo jedzie jakiś kozacki wóz przed nami. I uwaga, bum. Zobaczcie, jest eksplozja, czyli most wybuchł. I mi się wydaje, że będziemy mogli też wysadzać mosty, żeby móc zatrzymać pociąg, który się wykolei i z niego wypadną na przykład jakieś łupy. To by było coś pięknego. Zobaczcie, teraz John C. biegnie po tym pociągu, po dachu, wbiega do środka, walczy z NPC-tami różnymi, ma też tarczę kozacką, która blokuje strzały. Taka tarcza już kiedyś była w Fortnite i pamiętam, że była mega. I teraz zobaczcie na to. Mamy nową broń. Nowa broń z tłumikiem już założonym. Teraz nam się zmieniła, dodatkowo wskoczył laser. A na samym końcu został dodany chyba jeszcze jeden magazynek okrągły. Cofnijmy sobie, tak. Mamy laser, a teraz wskoczył nam też magazynek. Wow, czyli meta gry nam się zmieni teraz o 180 stopni. Lecimy dalej. I zobaczcie, jak to strzela. Mamy taki odrzut, ale tutaj, w tym momencie, w ogóle celownik mu się nie ruszał. Teraz sobie cofnijmy troszeczkę, bo to jest niesamowite, co się teraz wydarzyło. Jest nowy system poruszania się. Jeżeli będziemy zeskakiwali z dużej wysokości, jesteśmy w stanie złapać się struktury, która jest jakby dwie kondygnacje niżej. Kilka sezonów wstecz zostało dodane podciąganie się na elementach, a teraz możemy odbić się jeszcze od ściany i wtedy się podciągnąć. Odbijamy się od ściany i podciągamy się. Coś pięknego. Jak widzimy, movement w grze będzie teraz o wiele, wiele szybszy. To jest coś pięknego. I mamy to. Do gry zostają dodane Lamborghini, które mają nitro. To będzie coś pięknego. Ja się mega jarałem, jak jeździliśmy nowym Ferrari, a teraz zostało do gry dodane jeszcze Lamborghini. Niesamowite! Każdy z nas chyba marzy o własnym Lamborghini. Jeżeli też możecie o Lamborghini, stawcie łapeczkę w górę i zobaczcie tutaj, moi drodzy. Z tego, co widzę, tutaj albo jest przedstawiony nowy taniec po lewej stronie. Gościu siedzi na takim fotelu kryształowym. Tak, to jest fotel kryształowy. Po środku stoi osoba, która trzyma jakiś dzbanek. I ten dzbanek leczy wszystkie osoby w koło. Kiedyś mieliśmy taką beczkę, którą rzuciliśmy i się nazywała Fontanna Obfitości. I wszystkich teammate'ów w koło leczyła. I tutaj jest ta sama zasada, tylko że po prostu on teraz tym dzbankiem wylewa ślur. Tak jest. I wow, tutaj zobaczcie, jest albo kolaboracja kolejnej marki samochodowej z Fortnite, czyli Mercedesa, bo to wygląda jak G-Wagon, Mercedes klasy G, czarny, ale w sumie troszeczkę się różni od Mercedesa, więc może kiedyś będzie i to jest tylko zwiastun tego, że kiedyś G-Wagon dołączy do Fortnite. To było coś pięknego, mamy też taką fajną miejscówkę w stylu włoskim, bym powiedział. Mamy nową postać, która będzie dostępna w karnecie bojowym. Jest to jakiś szef tygrysów. Kozacka kamizelka. Tutaj ma jakieś nożyki. Jeżeli wam się podoba ten skinek tak samo jak mi i będziecie kupowali karnet bojowy, nie zapomnijcie skorzystać z kodu FAREL, jeżeli chcecie oczywiście. Z was to nic nie kosztuje, mi dużo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Lecimy dalej. Zobaczmy, jak ta kotwiczka działa w zwolnionym tempie. Możemy się nią przyciągnąć, odbić się od struktury, polecieć do przodu i jeszcze tym nożem lewy sierpowy walnąć chłopowi. I go nokautować. Oj, patrzcie, coś było. Chłop zgubił chyba pompę. Tak jest, zobaczcie, wypadły z niego surowce, metal, kamień, cegła oraz pompa z kolimatorem, czyli z laserkiem. I jestem ciekawy, jak ten laserek będzie działał. Czy on zwiększy zasięg naszej pompy i będzie strzelała jak ta ostatnia pompa na daleko? Ale jeżeli tak będzie, że będziesz mógł sobie pompę, która strzela szeroko na blisko, później ją zmodyfikować i strzelać na daleko, to będzie coś pięknego. Nowy system poruszania się i picia kewu. Fajnie. Do tej pory, jak dobrze wiemy, mogliśmy się tylko ślizgać i ewentualnie pić kewa, a teraz będziemy mogli chodzić i pić kewa. Dzięki czemu jesteśmy cały czas w ruchu. Fajne. Okej, i czym on rzuca? Cofnijmy sobie jeszcze raz. Ma w ręku jakiś czepiak. To wygląda jak czepiak, ale podejrzewam, będzie miał troszeczkę inną zasadę działania niż normalny. Po lewej stronie mamy też gościa, który idzie w kartonie. Zaraz zobaczymy, o co tutaj chodziło. Tak jest. Tutaj, ten karton, zobaczcie.
The Orange, czyli pomarańcze, w środku niby wiozą. I jest to taki bajer, w którym możemy się schować, żeby przeciwnik nie wiedział nam, gdzie jesteśmy. Na przykład wylądowaliśmy na miejscówce, znaleźliśmy tylko karton, więc na niego skakujemy i się chowamy. Kiedyś już kartony w Fortnite były. Więc kartony powracają, mega fajnie. I mamy Petera Griffina. Kto oglądał Family Guy'a, zostawiał łapeczkę w górę, bo Peter Griffin jest mega kotem, jest prześmieszny, ja go uwielbiam. Uwielbiam Family Guy'a, prawie oglądałem wszystkie odcinki. Więc mam nadzieję, że on będzie zasadny poziom i go od razu odblokowywuję. Jest totalnym szefem. W ogóle taki napakowany. Mamy też tutaj system walk nowy, czyli będziemy mogli stać na pociągu, kiedy on jest w ruchu. Nie będziemy z niego spadali, będziemy walczyli z botami. Bardzo fajne. Jestem mega ciekawy, jak oni to rozwiążą i jak fabuła się potoczy w nowym sezonie. Underground. Mamy też tutaj nowe skiny po lewej. Peter Griffin. Za mną jeszcze jakiś gościu siedzi. Chłop, który stoi tutaj u góry. Prawdopodobnie on jest z jakiejś gry albo jest jakimś fejmem, tak mi się wydaje. No i mamy jeszcze dwa kolejne skiny. Panią w masce, panią z mieczem i oczywiście mega kocura. Mega fajny sezon. Już się nie mogę doczekać, aż pobiorę aktualizację jutro i rozpocznie się gierka. Jeżeli wy macie tak samo jak ja, zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ten zwiastun w skali od 1 do 10. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Hej!